Witam Państwa bardzo serdecznie. Ponownie to są Wolne Głosy w Telewizji Republika. Jest z nami gość szczególny, pan Tomasz Obszański, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Dobry wieczór, panie przewodniczący. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Panie przewodniczący, tak się złożyło w moim życiu, że byłem przy zawiązaniu się NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność w Ustrzykach Dolnych. Pamiętam te czasy, kiedy to wymagało, działalność związkowa wymagała dużej odwagi. Zobaczmy, co się zdarzyło dzisiaj w Bydgoszczy, bo no, zapach gazu, jak sądzę, jest taki sam jak 40 lat temu. No nic się nie zmienia. Pan wicewojewoda zaprasza wszystkich do środka! No właśnie, ci rolnicy zostali zaproszeni do środka na rozmowy, po czym ta mgiełka wydobywająca się zza drzwi to był gaz. Jak pan to skomentuje i jak przebiegł dzisiaj strajk, bo dzisiaj, jak rozumiem, pierwszy dzień, czy było spokojnie? Ja powiem, że z tego, co wiem, do mnie docierały informacje z całego kraju, to było spokojnie, ale tutaj jestem zdumiony i zażenowany tym, co się zadziało w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Rolnicy przyszli zaprotestować, rolnicy przyszli powiedzieć o swoich problemach, o tym, co ich dotyka, a traktowanie ludzi, a przede wszystkim rolników, którzy produkują żywność, którzy starają się dbać o to bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju, są w ten sposób traktowani. Trzeba powiedzieć, że historia zatoczyła koło. Tak jak kiedyś rolników traktowano gazem, wodą, czym tylko się dało, żeby ich przeganiać i rozproszyć, tak dzisiaj zadziało się coś niesłychanego. Ja powiem, że to są największe słowa krytyki, jak tylko można powiedzieć na temat pana wojewody, czy pani wojewody, bo nie wiem, kto tam urzęduje, ale naprawdę nie ma czegoś takiego, żeby w dzisiejszych czasach traktować rolnika, czy nawet inne środowiska w ten sposób. To jest naprawdę karygodne i to trzeba potępić z całą stanowczością. I my rolnicy, i całe środowisko rolnicze potępia i jest przeciwne traktowaniu nas w ten sposób. Naprawdę nie może czegoś takiego być w dzisiejszych czasach. Rolnik stara się dbać o bezpieczeństwo, dbać o swoje gospodarstwo, o swój warsztat pracy, pokazuje swoje niezadowolenie, pokazuje, w czym jest problem, a tu takie potraktowanie, to jest naprawdę rzecz haniebna. Panie przewodniczący, czy jaka jest reakcja rządu w tej na wasz protest? Czy ktoś się z wami spotkał, czy zaproponował jakieś negocjacje? No bo tu widzieliśmy, wojewoda to jest reprezentant rządu w terenie. To taka, powiedziałbym, nie najlepsza reakcja. No taki podwładny pana premiera, który bezpośrednio ma kontakt z premierem. No co by się nie zadziało. Panie redaktorze, drodzy państwo, były rozmowy bodajże we wtorek w Ministerstwie Rolnictwa. Były zaproszone wszystkie organizacje, które są w Polsce, te, które są zrzeszone w Kopa Kodrzece i te, które zostały zawiązane niedawno, jako Oszukana Wieś, czy jakieś takie inne
osoby, które są w tym komitecie protestacyjnym. Rozmawialiśmy z panem ministrem, o tej sytuacji, która dzisiaj jest. Przedstawiliśmy swoje problemy, ale powiem szczerze, że ja miałem takie trochę déjà vu, bo niecały rok temu było bardzo podobne spotkanie. To był tak zwany okrągły stół, gdzie te wszystkie organizacje i osoby, które wtedy były też ostatnie, rozmawialiśmy w zasadzie o tych samych problemach, co było kiedyś. Także problemy Ukrainy, problemy Zielonego Ładu, tak naprawdę to, co trapi rolnika, do tej pory nie zostało zrobione. Jakie są te najważniejsze postulaty rolników? Na co musiałby się zgodzić minister, żeby ten strajk, nie wiem, zawiesić czy odwołać z sukcesem? Jednym z najważniejszych postulatów to jest ochrona granic z Ukrainą. Nie wiemy i rząd Polski nie ma rzetelnych informacji, ile tego zboża, tych produktów wjeżdża do naszego kraju. My dzisiaj protestowaliśmy na granicy w Dorohusku, w Chrebennem, w Medyce, gdzie było widać, ile tych samochodów nie wjeżdżało dzisiaj, ale ile tych samochodów stoi z różnymi produktami. Też jest transport torowy, gdzie trzeba powiedzieć, że tutaj tak naprawdę żadnej kontroli nie ma. Inspekcje, które niby są powołane przez rząd, tak naprawdę nie działają. Nie mają żadnej kontroli nad tym, co do nas wjeżdża. Nasz rynek europejski jest zalewany przez oleje, zboża, drób, cukier, o którym się dużo mówi. Jest to w sposób niekontrolowany. No właśnie o tym cukrze, panie przewodniczący, o co chodzi z tym śmierdzącym cukrem, bo jakaś zagadka, jak można było wpuścić cukier, który śmierdzi? No, dlatego to jest pytanie już czy do pana wojewody, czy do pana ministra, czy nawet do pana premiera, którzy mają pod sobą te wszystkie służby, którzy powinni zbadać, powinni widzieć, co tak naprawdę do nas wjeżdża. Nad tym kontroli nie ma żadnej. I po prostu my jako rolnicy domagamy się, żeby to było w jakiś sposób usystematyzowane, żebyśmy mieli jasną deklarację, ile wjeżdża, ile może wjechać. Nad tym kontroli nasze państwo nie ma, a to wjeżdża i do Polski, a przez Polskę wjeżdża tak samo i do Unii Europejskiej, gdzie widać, co się dzieje w Polsce, ale widać, jak rolnicy europejscy już strajkują, jak po prostu walczą z tym wszystkim, co zalewa też ich rynki. To jest jedno. Drugim problemem to jest cały ten Zielony Ład i cała transformacja energetyczna. Po prostu to, co powoduje, że nasze gospodarstwa muszą ugorować ziemię, nie ma już dostatecznej ilości środków ochrony roślin, bo to jest też likwidowane. I hodowla, która musi być redukowana, uprawy także tego. Także tutaj jest bardzo dużo tych elementów, które tak naprawdę wprowadzają destrukcję w gospodarstwach, które wprowadzają, że gospodarstwa muszą być zamykane. Panie przewodniczący, dzisiaj w Sejmie pojawiła się informacja, pan poseł Łukaszewicz ją przedstawił, że jedna z rolniczek, która zachęcała do udziału w dzisiejszym proteście, mamy materiał, to może zobaczmy ten materiał. Tysiące traktorów we wszystkich częściach Polski. Rolnicy protestują w ponad 250 miejscach i blokują m.in. przejścia graniczne z Ukrainą. Ten Zielony Ład i import zboża i produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. To są najgorsze problemy nasze i my chcemy się temu sprzeciwić. Strajk generalny ma potrwać 30 dni. Mamy jeden wielki problem. W momencie, kiedy już rolnictwo zaczęło się rozwijać, Unia Europejska próbuje nam zadać śmiertelny cios. Obecny rząd winą za niezadowolenie rolników obarcza poprzednią władzę. To wy odpowiadacie za tą całą sytuację w polskim rolnictwie, która jest
każdy, kto dzieli w tym trudnym czasie naród, nie jest patriotą. To myśmy wprowadzili pomoc polskiemu rolnikowi największą w historii. 15 miliardów. Michał Kołodziejczak miał grozić jednej z protestujących rolniczek, uważają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Kobieta opublikowała nagranie zachęcające do brania udziału w strajku. Zaczął ją zastraszać. Mało tego, szanowni państwo, pan Michał Kołodziejczak wysłał do domu pani Julity Olszewskiej osiłków, silnych ludzi. Tę wersję potwierdza sama zainteresowana. Po paru godzinach od umieszczenia tego filmu na TikToku przyjechało do mnie dwóch panów i powiedziało mi, że ja ten film mam usunąć i na temat Michała nie odzywać się. Sprawa została zgłoszona na policję. Pani Julita potwierdziła te słowa również na antenie Telewizji Republika. Panie przewodniczący, no to obok tego gazowania drugi, to zupełnie nieprawdopodobne, żeby w Polsce takie rzeczy się działy. Panie redaktorze, ja się dziwię panu Michałowi Kołodziejczakowi, że w ten sposób reaguje, prawda, na to swoje postępowanie, bo z jednej strony pokazuje się jako lider Agrounii, jako ten, który walczył na rzecz polskiego rolnictwa, za którym chciał, żeby szli ludzie. A tu mamy drugą tak jakby twarz pana Michała, gdzie zastrasza i boi się, żeby pokazać to, co naprawdę pan Michał za sobą reprezentuje. No nie może być czegoś takiego, że ktoś, że rolnik rolnika zastrasza, bo tak trzeba powiedzieć, że osoba, która dzisiaj piastuje bardzo wysokie stanowisko, zastrasza rolnika, rolniczkę, kobietę, która no boi się tego, co tak naprawdę chciała przekazać. No i widzimy, prawda, całą tą butę, całą tą arogancję ze strony pana Kołodziejczaka, który de facto powinien robić wszystko, żeby rolnik był tym priorytetem, o który kiedyś tak walczył na tych barykadach, na którym mu tak zależało, a dzisiaj stoi z tej drugiej strony i tak naprawdę pokazuje zupełnie inny obraz swojej osoby, która musi zastraszyć, musi pokazać, że ja jestem najważniejszy, że jestem najmądrzejszy i de facto no, to jest naprawdę, no, to są rzeczy chyba tej władzy, która już zaczyna się gubić tym wszystkim, co przedstawia. Co najmniej powinien przeprosić, ale panie przewodniczący, co dalej? Bo ten strajk generalny po raz pierwszy odkąd pamiętam, nie pamiętam, żeby był, nawet w komunie był generalny strajk rolników ogłoszony, zaczął się dzisiaj. Co będzie dalej? Jaki jest scenariusz rozwoju sytuacji? Czy te protesty będą się rozrastać? Czy przyjedziecie do Warszawy? Czy w końcu będą się toczyły jakieś, nie wiem, negocjacje może? Chcielibyśmy rozmawiać z panem ministrem, chcielibyśmy rozmawiać z rządem na temat tego wszystkiego, co boli polskiego rolnika, co boli europejskiego rolnika. Jak na razie tych rozmów de facto nie ma. Nie ma konkretnego spotkania z panem ministrem, żeby porozmawiać o tych problemach i o tym, co nasz rząd proponuje, czy nawet z naszymi postulatami pojedzie do Brukseli, do pani Ursuli von der Leyen i to przedstawi. Dzisiaj są blokowane granice i te blokowane granice będą trwały przez ten okres, jaki zapowiadamy. Dlatego tutaj ja się cieszę, że wszystkie organizacje rolnicze, że wszyscy rolnicy mówimy jednym głosem. Mówimy o tym wszystkim, co nas dotyka, co nas tutaj w tym naszym rolnictwie trapi. I powiem szczerze, że jeśli nie będzie tych rozmów, jeżeli nie będzie postanowionych warunków ze strony rządu o tym, że będą wspierać nas i będą przedstawiać konkretne rzeczy, czyli blokada wjazdu towarów z Ukrainy, czy wprowadzenie kaucji, czy wprowadzenie ceł pozwoli na to, że ta granica będzie w jakiś sposób uszczelniona, że redukcja Zielonego Ładu albo w ogóle będzie zmiana tych postulatów w tym ładzie przedstawiona przez rząd i pójdzie to do Brukseli, będziemy wspólnie rozmawiać, to niestety, ale dalej będziemy robić wszystko, żeby ten głos rolnika był słyszany. Być może będzie najazd, będzie strajk w Warszawie, być może będą blokowane centra logistyczne, na pewno będzie blokada granicy i tutaj, tak jak zapowiadaliśmy, będziemy stać, będą też blokady dróg, które rolnicy blokują, także tutaj to będzie zaostrzane. Rolnicy są dzisiaj postawieni pod ścianą. Rolnicy potrzebują...
Panie przewodniczący, tak na 10 sekund mamy czas. Czujecie wsparcie reszty społeczeństwa? Tak, wsparcie społeczeństwa jest bardzo ogromne. Bardzo jest dużo telefonów, bardzo dużo jest osób, które są z nami, z rolnikami, na protesty przyjeżdżają z ciepłą herbatą, z ciastem, starają się, pytają, jak możemy was wesprzeć, jak możemy wam pomóc, bo jesteśmy z wami. Tu trzeba powiedzieć, że my tak naprawdę zaczynamy walczyć o Polskę. To wszystko, co jest ważne. Dzisiaj społeczeństwo, ludzie z miast mówią, że tego, że słuchajcie, jeszcze w was jest ostatnia nadzieja, w was jest ostatnia ostoja. Musimy trzymać się razem. My rozumiemy, że przez te protesty przeszkadzamy, ale nie ma wyjścia. Dlatego jako rolnicy staramy się zawalczyć o to dobro, które tak naprawdę nas wszystkich dotyczy, o konsumenta, który potrzebuje też polskiego zdrowego jedzenia, zdrowych towarów, które my produkowaliśmy, produkujemy i chcemy produkować. To nie może być tak, że będziemy produkować... Panie przewodniczący, jesteśmy naprawdę już teraz grubo po czasie. Musimy kończyć. Pan Tomasz Obszański, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Bardzo serdecznie dziękuję, panie przewodniczący. Państwa zapraszam na krótką przerwę.